prawidłowo i nie będzie najmniejszego kłopotu. No dobrze, z czym dzisiaj przyszedłem do Państwa, o czym chciałem porozmawiać? Chciałem dzisiaj przedstawić pewien sposób, mój sposób patrzenia na rynek, który pozwala mi zbudować pewne poczucie pewności siebie w tradingu. Mówię o czymś takim jak weryfikacja pewnych moich hipotez, które gdzieś tam się pojawiają w trakcie tradingu i w trakcie analizy wykresu. Hipotezy te i działania, które realizuję, nazywam filtrami. W jaki sposób wykorzystuję te filtry i w jaki sposób korzystam z nich, o tym postaram się dzisiaj odpowiedzieć. No dobrze, zacznijmy w takim razie od samego początku. Na początku powiem dosłownie słów kilka o sobie. Pewnie nie wszyscy mnie znają. Moje nazwisko Goliński Maciej. Tradingiem zajmuję się już od bardzo, bardzo długiego czasu. Zacząłem jeszcze na studiach, zupełnie przypadkowo, jak to często bywa. Potem przez kilka lat łączyłem trading z pracą zawodową i już myślę, że blisko 15 lat temu zdecydowałem się zostawić pracę w korporacji, odstawić świat korpo na bok i zacząć tradować na własny rachunek. Trwa to już wiele, wiele lat, do dzisiaj tym się zajmuję. No i chciałbym dzisiaj trochę podzielić się właśnie swoim warsztatem pracy, opowiedzieć jak to robię, jak doszedłem do technik, z których korzystam. Czym się zajmuję na co dzień? Na co dzień specjalizuję się w technikach price action. Technikach price action, czyli po prostu czytaniu wykresu. Staram się znajdywać pewne zależności, które na tym wykresie widzę, o których dzisiaj będę mówił i na tej podstawie, no tutaj widzę, że mamy pełen pokój, i na tej podstawie wyciągać wnioski, które potem mogę przekładać na plan inwestycyjny i na swoje strategie. Pojawiają się informacje, co jest z głosem. Widzę, że niektórzy z Państwa mnie nie słyszą. To, co mogę zaproponować w momencie, kiedy ktoś nie słyszy, to trzeba po prostu sprawdzić swoje ustawienia. Tam są dwie opcje. Albo można ustawić ustawienia na poziomie logowania się poprzez mikrofon i to powinno działać. Jeżeli ktoś wybrał jakieś inne ustawienia, to proszę, żeby po prostu przestawił. No i także sprawdził ustawienia swoich technicznych rzeczy, czyli słuchawek, ewentualnie gdzieś tam no, innego sprzętu, którego używa do odsłuchiwania, tak? Myślę, że to powinno pomóc. Co mogę powiedzieć jeszcze o sobie? Tak naprawdę myślę, że właściwie jest jedna rzecz, którą chciałbym się z Państwem podzielić. Ja ten swój trading budowałem bardzo, bardzo długo. To nie ma co ukrywać. Śmieję się, że chyba jestem jednym z niewielu traderów, które udało się popełnić wszystkie możliwe błędy, jakie można sobie wyobrazić. Poza zbankrutowaniem naprawdę chyba wszystkie głupoty świata po drodze zrobiłem. I z perspektywy czasu te błędy oczywiście uczą, ale te błędy zjadają bardzo dużo pieniędzy, są bardzo czasochłonne, bo odkręcanie własnych błędów jest najtrudniejsze i oprócz tego są mocno frustrujące. W związku z tym to, do czego zachęcam, to do tego, żeby nie próbować się uczyć na swoich błędach, a jednak oprzeć się na doświadczeniu kogoś, najlepiej jakiegoś praktyka, kogoś, do kogo Państwo mają zaufanie, być może kogoś, kto niekoniecznie musi być specjalistą w temacie, ale po prostu jest praktykiem, który na co dzień traduje i chętnie się tą swoją wiedzą i doświadczeniem z Państwem podzieli. Na pewno tego typu rozwój będzie dużo szybszy i dużo mniej frustrujący niż próba nauczenia się tradowania na podstawie własnych prób i błędów. To chyba tyle, jeżeli chodzi o mnie. Przejdźmy teraz w takim razie do tego, co jest tematem naszego dzisiejszego spotkania, czyli do filtrowania. Ale zanim o tym powiem, chciałbym przedstawić pewną statystykę. Te statystyki w zależności od źródła inaczej wyglądają na rynku polskim, inaczej na rynku amerykańskim. Ja akurat przedstawiam statystyki z rynku amerykańskiego ze względu na to, że tam działam i ten rynek mnie najbardziej interesuje. Mówię tutaj o statystykach rozkładu wszystkich traderów z punktu widzenia tych, którzy zarabiają bądź nie zarabiają na rynku. Jak się okazuje, jeżeli weźmiemy wszystkich traderów, którzy na rynku, załóżmy w ciągu ostatniego roku, zawierali jakieś transakcje na rynkach terminowych, to olbrzymia większość, w przybliżeniu 7 na 10 osób traci. Mniej więcej 2 na 10 nie tracą, nie zarabiają i 1 na 10 zarabia. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to pokazuje, jak trudnym i jak wymagającym zawodem jest zawód tradera. Nie wystarczy być przeciętnym, nie wystarczy być dobrym, powiedziałbym nawet nie wystarczy być bardzo dobrym, trzeba być wśród 10% najlepszych traderów, żeby móc zacząć zarabiać. Oczywiście to mówią statystyki, ale te statystyki pokazują niestety, z jak skomplikowanym i trudnym do czynienia zawodem mamy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dookoła wiele słychać takich głosów dość mocno odwrotnych, mówiących o tym, że tutaj zaraz poznasz technikę, która w ciągu 5 dni spowoduje, że będziesz umiał tradować, a w najbliższe 2 tygodnie to zarobisz, a potem w ciągu roku to już będziesz siedział na wyspach Bahama i pił drinka z palemką. No, rzeczywistość niestety jest zupełnie inna. Dlaczego takie fałszywe informacje się pojawiają? Bo chyba tak trzeba je nazwać. No, myślę, że w dużej mierze wynika to z tego, że zarówno domy maklerskie, jak i niektóre osoby prywatne najzwyczajniej w świecie chcą korzystać na sprzedawaniu swojej wiedzy czy sprzedawaniu swoich usług, no i tworzą je bardziej atrakcyjnymi, żeby przyciągnąć do siebie. Moje doświadczenie jest zasadniczo różne i za każdym razem mówię o tym głośno i uczciwie, bo uważam, że to jest część zarówno mnie, jak i branży, która przydaje się i warta jest temu, żeby jej tego poświęcić, czyli kwestia uczciwości. Powiedzenia, jak to wygląda naprawdę. W związku z tym, po pierwsze, to co widzimy, to to, że wcale na rynku zarabiać nie jest łatwo. To pierwsza kwestia. Druga kwestia, którą jednoznacznie nam z tego zestawienia płynie, w momencie, kiedy już uda się zarabiać, to te pieniądze są większe od przeciętnych, prawda? Na jednego zarabiającego przypada 7 tracących, w związku z tym te zyski tych inwestujących są niewspółmiernie większe od tych, którzy tracą. Ale do tego dochodzi jeszcze jeden istotny aspekt, mianowicie czas. Bardzo często jest tak, że spotykam bardzo fajnych ludzi, zaangażowanych, którzy chcą się uczyć, którzy są zdeterminowani, żeby zostać traderami. I to, czego brakuje, to trochę cierpliwości. Najzwyczajniej w świecie takiej ludzkiej cierpliwości. Zawsze powtarzam, że bycie traderem to zawód jak każdy inny. Żeby zostać lekarzem, trzeba wielu, wielu lat, żeby zostać prawnikiem to samo, żeby zostać, nie wiem, specem od marketingu 5 lat, żeby zostać traderem także potrzeba jest kilku lat. Ile to jest lat? Trudno powiedzieć, tutaj bardzo różnie to się waha w zależności od konkretnych osób, ale na pewno są to lata. Nie miesiące, nie tygodnie, nie dni, ale lata. Mnie osobiście myślę, że poza tym pierwszym etapem, kiedy to szczęście nowicjusza mi sprzyjało i łatwo i przyjemnie zarabiałem, potem przyszedł okres nauki i ten okres nauki trwał grubo ponad 5 lat, kiedy zacząłem jakieś pierwsze pieniądze zarabiać. Co więcej, po drodze były momenty, kiedy traciłem i to nie to, że traciłem tak jakoś przypadkowo, ale traciłem bardzo, bardzo systematycznie. Pamiętam taki rok, kiedy to miesiąc w miesiąc, 12 miesięcy z rzędu traciłem pieniądze. Zakończyłem wszystkie te miesiące ze stratą. Ja zawsze byłem ostrożnym traderem, w związku z tym na szczęście ta strata nie była jakaś duża, ale była to strata. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że niestety ten proces przechodzenia przez tą naukę dotyczy w mniejszym lub większym stopniu każdego z nas i w związku z tym po prostu trzeba się uzbroić w cierpliwość i dać sobie czas, żeby się tego dobrze nauczyć. No i ostatnie pytanie, które patrząc na ten slajd chciałbym zadać, co różni? Co różni tych, którzy na rynku zarabiają od tych pozostałych? Jak Państwo sądzą? Dlaczego jednym udaje się i zarabiają na rynku, innym nie udaje się i na tym rynku tracą lub wychodzą na zero? Jak Państwo sądzą? Jaka jest główna przyczyna tych, którzy zarabiają? Cierpliwość, tak, to na pewno, to już o tym mówiliśmy. No ale znam niestety także osoby, które są cierpliwe, a mimo to nie wystarcza to. Wykorzystywanie przewagi statystycznej. Super. Na pewno przewaga statystyczna jest jak najbardziej potrzebna. A w jaki sposób tą przewagę statystyczną można uzyskać? Tak jest. Tutaj pan Robert napisał konsekwencja i plan. Dokładnie tak. Taką przewagę statystyczną możemy uzyskać poprzez dobrze zbudowany plan. Czyli taki plan, który na podstawie jakichś naszych przemyśleń, analiz daje nam statystyczną przewagę, trochę tak jak kasyno nad graczem i wiemy, że w długim czasie, stosując nasz plan, jest duża szansa, że będziemy zarabiać. Do tego potrzebny jest jeszcze jeden element niezwykle ważny. Jak Państwo myślą, co oprócz tego trading planu jest potrzebne, żeby móc w długim czasie zarabiać? Tak, trzymanie się jego. To jest niejako konsekwencja trochę, ale żeby trzymać się planu, co musimy umieć zrobić? Odpowiedni stosunek do ryzyka na pewno, także tutaj im jesteśmy ostrożniejsi, tym większa szansa, że ten trudny okres przetrwamy. Napisać plan także musimy umieć, natomiast dlaczego jednym udaje się ten plan stworzyć, a potem konsekwentnie go realizować, a inni mają z tym kłopot? Tak jest. Pan Ryszard napisał opanować emocje. Ja powiem tak, z perspektywy czasu uważam, że najtrudniejsza w tradingu jest praca nad własną osobą, nad samym sobą, nad zarządzaniem swoimi emocjami, nad koncentracją się nad tym, żeby te niespotykane, zaskakujące sytuacje, które cały czas podczas tradowania nam się zdarzają, nie spowodowały, że ten rynek zacznie rządzić nami, tylko że my będziemy w stanie konsekwentnie, systematycznie ten nasz trading plan realizować. I tutaj to, co dla mnie jest takim no, fundamentem w realizacji tego planu, to fakt, że nie wystarczy mieć dobry plan, ale trzeba zbudować taki plan, który będzie wspierał nasze słabości. Bardzo często widzę gotowe plany. Część z tych planów jest naprawdę bardzo fajna i wiem, że mimo tego, że taki plan jest dobry, ja osobiście z takiego planu nie mógłbym korzystać. Dlaczego? Dlatego, że ten plan zbudował ktoś, kto ma inne przekonanie na temat rynku, używa innych narzędzi, wcale nie złych, wprost przeciwnie, często są to bardzo dobre narzędzia, ale to jest coś, co nie jest spójne z moją osobowością, z moimi przekonaniami. I teraz, jeżeli my będziemy działać w oparciu o plan, który nie jest zgodny z naszymi potrzebami, to szansa na to, że podczas takiego tradowania niestety ten plan porzucimy, znacząco wzrasta. W związku z tym zawsze powtarzam, nie wystarczy mieć plan, trzeba jeszcze zbudować taki plan, żeby on był spójny z naszymi przekonaniami. I tutaj ostatnia konkluzja, zanim zacznę mówić o sprawach technicznych. W związku z tym bardzo zachęcam Państwa do takiej dość przewrotnej decyzji, mianowicie po wysłuchaniu tego naszego dzisiejszego webinaru, zanim Państwo podejmą jakąkolwiek decyzję, że chcą w ogóle się przyglądać temu sposobowi patrzenia na rynek, jaki ja dzisiaj zaproponuję, to ja bym był bardzo, bardzo ostrożny. I zachęciłbym do czegoś takiego. Jeżeli Państwu idzie, mają swój trading plan, są zadowoleni z tego, co robicie na rynku, to broń, Panie Boże, nie próbujcie zmieniać. Jest takie słynne powiedzenie, że lepsze jest wrogiem dobrego. Można sobie łatwo zrobić krzywdę, chcąc coś poprawić. Jeżeli mamy coś dobrego, jesteśmy z tego zadowoleni, trzymajmy się tego, nie zmieniajmy tego, naprawdę. To jest najlepsze, co można zrobić, konsekwentnie realizować to, w czym się dobrze czuje. Jeżeli jesteśmy po drugiej stronie, czyli to, co robimy, nie bardzo nam wychodzi, nie mamy nic do stracenia, czujemy się zagubieni na rynku, wtedy warto rzeczywiście poszukać innej metody. Ale tylko pod warunkiem, że gdzieś wewnętrznie mam poczucie, że ja uważam, wierzę, że ta metoda może działać. Jeżeli nie jestem przekonany, jeżeli nie mam poczucia takiego, że to jest coś, w co wierzę, to nie ma co robić tego na siłę. Na siłę szansa na to, że to wyjdzie, jest naprawdę nieduża. Przejdźmy w takim razie teraz już do konkretów. Opowiedzmy sobie o tym, co jest tematem naszego dzisiejszego spotkania, czyli filtrowanie metod wejścia w rynek. Zanim przejdziemy do filtrowania, muszę pokrótce opowiedzieć o mojej pewnej technice pracy z rynkiem, tak bym to nazwał. Czyli w jaki sposób sobie odpowiedzieć na pytania, które filtry działają dobrze, które filtry działają słabo i w związku z tym z czego korzystać. Podstawą jest taki mały cykl, który zawarłem tutaj na tym naszym obrazku, sprowadzający się do kilku punktów, które krok po kroku systematycznie już od wielu, wielu lat wykonuję. Czyli pierwsze założenie to jest zbudowanie pewnej koncepcji. Nieważne, czy ona jest dobra, nieważne, czy ona jest zła, tego często nie wiemy, ale potrzebne jest jakieś założenie. W momencie, kiedy takie założenie powstaje, czyli mamy taki zalążek trading planu, to dajemy sobie pewien czas, czyli najlepiej minimum 3 miesiące, na to, żeby zweryfikować. Ktoś może powiedzieć, a czy możemy zrobić to na danych historycznych? Tak, pewne tezy oczywiście na danych historycznych można zweryfikować, natomiast nie łudźmy się, przeszłość to przeszłość, teraźniejszość i przyszłość będzie inna. W związku z tym co do ogólnych założeń tak, co do szczegółowego trading planu nie zawsze. W związku z tym mając ten trading plan przez 3 miesiące go weryfikujemy. Czyli po prostu tradujemy. Jeżeli czujemy się na siłach, tradujemy na rachunku rzeczywistym, jeżeli się nie czujemy na siłach, tradujemy na rachunku demo. To co ważne, na pewno nie kładziemy na ten plan dużych pieniędzy, to na początek powinny być bardzo małe, powiedziałbym wręcz symboliczne zaangażowanie finansowe. Po 3 miesiącach mierzę wyniki, czyli patrzę, przez 3 miesiące tradując według mojego schematu, co się udało zrobić. Co się udało zrobić w dwóch aspektach. Pierwszym, czy trzymałem się swojego planu i drugim aspekcie, czy mój trading plan przyniósł korzyści, czy też nie. W momencie, kiedy odpowiadam sobie na jedno i na drugie pytanie, czyli czy trzymałem się trading planu? Tak, fajnie. Czy mój trading plan przyniósł pieniądze? Tak, super. Wtedy wiem, że wszystko jest dobrze i wykorzystuję ten plan tak długo, jak on pozwala mi zarabiać. Jeżeli natomiast na któreś z tych pytań odpowiadam negatywnie, czyli nie trzymałem się planu, bądź nie przynosi zysków, to muszę zmodyfikować ten trading plan tak, żeby oba te elementy zostały spełnione. Dokonuję analizy swoich transakcji, dzisiaj będę mówił jak to robię, modyfikuję ten trading plan i taki zmodyfikowany trading plan znowu przez te 3 miesiące sprawdzam, testuję i znowu mierzę wyniki i znowu dokonuję analizy. Jak długo to działa? Bez końca. Ja to robię od wielu, wielu lat i nie znalazłem innego, lepszego sposobu na to, żeby tradować. To jest najlepszy sposób, żeby, znany mnie oczywiście, żeby nie zgubić się w gąszczu różnych pokus, pomyłek, zmian rynkowych. To jest taki drogowskaz, który pozwala nam zawsze wrócić na właściwą drogę, jeżeli tą drogę zgubimy, odnaleźć. I to, co najważniejsze, te modyfikacje, o których tutaj piszę, to nie chodzi o to, że skoro coś nie działało, to wrzucamy do kosza i teraz zaczynamy z czymś zupełnie nowym od zera. Wprost przeciwnie, zależy mi na czymś zupełnie odwrotnym. Zależy mi na tym, że jeżeli mi nie działa, to ja zadaję sobie pytanie, dobrze, dlaczego to nie działa? Co działa dobrze, co nie działa dobrze? i próbuję tak zmodyfikować to, co mam, żeby zrobić krok do przodu. Wyrzucając całą swoją pracę wykonaną dotychczas, tak naprawdę nie daję sobie szans, żeby wykorzystać doświadczenie, które w ten sposób buduję. W efekcie takiego myślenia okazuje się, że po pewnym czasie staliśmy się specjalistami. Specjalistami w wąskiej dziedzinie, którą sobie gdzieś tam wypatrzymy, którą sobie samodzielnie zbudujemy i ucząc się tej dziedziny, patrząc co działa, co nie, wyrabiamy odpowiedni trading plan, który potem możemy wykorzystywać przez długi czas. Żeby taki trading plan zbudować, często trzeba sobie zadać takie fundamentalne pytanie. Co działa, a co nie działa? To jest nic innego jak odpowiedź na pytanie, co funkcjonuje dobrze, co funkcjonuje niezbyt dobrze, a co funkcjonuje źle. Czyli innymi słowy, musimy wziąć jakiś zbiór, zaraz powiem co za zbiór, i podzielić go na części. Taki najprostszy filtr w życiu, którym sobie można wyobrazić, to na przykład podzielenie samochodów na te, które mają manualną skrzynię biegów albo automat. Tak? Jeżeli ja chcę jeździć tylko i wyłącznie automatem, to mnie samochody z manualną skrzynią biegów nie będą interesowały, więc w ogóle wywalam je. Tak? Jeżeli ja chciałbym zbudować grupę uczniów, którzy się będą bardzo dobrze uczyli i zdobywali laury, to na przykład szukam takich, którzy mają średnią powyżej 4,0. W tradingu dokładnie tak samo możemy podzielić rynek z perspektywy tego, co działa i co nie działa. Każdą rzecz, którą robimy, możemy sprawdzić, w jaki sposób, przyłożyć do tego pewną miarę, o której zaraz powiem i zobaczyć, czy tę konkretną rzecz, którą chcę sprawdzić, przynosi dobre wyniki, przeciętne czy negatywne wyniki. Jeżeli osiągany przeze mnie test daje wyniki pozytywne, to w tym momencie co robię? To w tym momencie zaczynam używać tego. Jeżeli daje wyniki negatywne, to jest też bardzo ważna informacja. Dlaczego? Dlatego, że negatywne informacje mówią nam o tym, że może to działać bardzo dobrze w naszym tradingu jako tak zwany negatywny filtr. Czyli ilekroć taka sytuacja, która wiem, że daje wyniki kiepskie, pojawia się na rynku, to ja wiem, że w tym momencie mnie na rynku nie będzie. Tak? Wiadomość, kiedy mam być na rynku, kiedy nie mam być na rynku, jest równie dla nas ważna. Rezygnacja z tych sytuacji, kiedy szanse nasze są poniżej zera, jest co najmniej tak samo ważna jak dobór tych momentów, kiedy my możemy na tym rynku działać z prawdopodobieństwem działającym na naszą korzyść. No dobrze, to są filtry bardzo teoretyczne. Jakie filtry możemy sobie ustawić w naszym tradingu? Jakie pytania można by zadać, żeby ten wykres podzielić na części? Jak Państwo myślą? Co można zweryfikować? Co można sprawdzić? Przyglądamy się zwykłemu wykresowi, no i co? Wolumen. Bardzo dobrze. Czyli na przykład możemy się przyjrzeć wolumenowi i zadać sobie proste pytanie. Czy wolumen, jego charakterystyka, to znaczy na przykład, czy on jest wysoki w stosunku do średniej albo niski w stosunku do średniej, wpływa nam w istotny sposób na zachowanie danego instrumentu. Bardzo dobrze. Trend. Kolejny bardzo dobra rzecz, którą można zweryfikować, czyli czy trend może nam wpłynąć na to, że rynek będzie szedł w jedną stronę czy w drugą i czy zwiększa nasze prawdopodobieństwo. Wielkość świeczek. Super. Dokładnie tak. Można się okazać, że to, czy bary są małe czy duże, ma istotny wpływ na to, jak będą się zachowywały w przyszłości nasz wykres. Bardzo dobrze. Dokładnie tego typu informacji szukamy. No i teraz trzeba zadać sobie pytanie, jak takie mierzenie wykonać? Jak zrobić to, żeby nasz filtr w sposób jednoznaczny, obiektywny odpowiedział nam na pytanie, czy to jest wyróżnik, który działa na naszą korzyść, czy to jest wyróżnik, który działa na naszą niekorzyść, czy on jest dla nas neutralny. Przyjrzyjmy się temu na przykładzie prostego schematu. Podzielimy sobie świecę na wykresie z perspektywy tego, czy jest to świeca lub bar wzrostowa, spadkowa lub doji. Tak? W związku z tym ja teraz wezmę sobie, pokażę wykres. W związku z tym to, co robię, biorę sobie wykres, to jest akurat wykres Jena, nie ma to żadnego znaczenia jak instrument, no i patrzymy na każdy kolejny bar. Tak? No i teraz tak, wyobraźmy sobie, że chcemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jeżeli ostatni bar jest barem wzrostowym, to szansa na to, że rynek będzie rósł, jest powyżej 50%, bliska 50%, czy poniżej 50%. Tego nie wiemy, ale możemy zadać bardzo konkretne pytanie, czyli zadać pytanie, co się będzie działo za 1 bar, za 5 barów, za 10 barów, za 15, może za 20 albo za 100. Czyli innymi słowy, daję prosty warunek. Sprawdzam. W zależności od tego, czy bar jest wzrostowy, spadkowy czy neutralny, co się będzie działo na przestrzeni konkretnej ilości barów w przyszłości. No i teraz, jeżeli wezmę wszystkie bary wzrostowe i sprawdzę, co się będzie działo na przestrzeni kolejnego bara, to odpowiem sobie na pytanie, czy podzielenie barów z perspektywy tego, że ostatni był wzrostowy, bądź spadkowy, bądź neutralny, powoduje jakiś istotny dla nas taką przewagę rynkową, czy jej nie powoduje. Na tak postawione pytanie myślę sobie, że odpowiedzi nie znajdziemy, bo jest to zbyt duża ogólność. Tak naprawdę podział rynku na tak prosty schemat jak bar wzrostowy, spadkowy czy neutralny jest niewystarczający. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rzeczywiście sięgnąć po bardziej zaawansowane pytania. Czyli na przykład, czy jeżeli weźmiemy pod uwagę dwa sąsiadujące ze sobą bary, tak, które tworzą jedną z konkretnych formacji, czy tutaj przewaga rynkowa jest znacząca po którejś stronie, czy nie? No i znowu spójrzmy na nasz wykres. Jeżeli wykres podzielimy na takie układy dwubarowe, czyli weźmiemy dwa bary koło siebie i potworzymy z nich grupy, to okaże się, że na wykresie mogą powstać tylko i wyłącznie 4 rodzaje formacji. Pierwszy rodzaj formacji to taki rodzaj formacji, tutaj bardzo ważna jedna informacja, to co analizuję to relacje maksimów i minimów w stosunku do siebie, ostatni bar versus przedostatni. Tak? No i tak, pierwsza możliwa sytuacja to taka, w którym ostatni bar, tak jak tu widzimy, ma niższe maksimum niż maksimum bara poprzedniego oraz niższe minimum niż minimum bara poprzedniego. Co w tej sytuacji? W tej sytuacji taki układ, który dokładnie spełnia te warunki, nazwiemy downside, tak? Czyli bar po prostu, nazwijmy to spadkowy po polsku. Tak? Drugi układ, który może być, to układ odwrotny do tego, czyli bary są wzrostowe. Wtedy, kiedy maksimum ostatniego bara jest wyższe niż bara poprzedniego i minimum ostatniego bara jest wyższe niż minimum bara poprzedniego. Tak? Nazwiemy to upside lub uprange albo po prostu po polsku układ wzrostowy. Co jeszcze? Jakie są jeszcze dwie inne możliwości? Kolejna możliwość to taka, kiedy ten układ wcale nie jest ani spadkowy, ani wzrostowy, ale taki, kiedy bar, ten ostatni, jest w środku bara poprzedniego. czyli jego maksimum jest niższe od maksimum bara poprzedniego, a minimum jest wyższe lub równe w stosunku do minimum bara poprzedniego. Optycznie widzimy, że on się niejako zawiera w barze poprzednim. I czwarta z możliwych kombinacji to taka, w której mamy do czynienia z odwrotną sytuacją, czyli bar ostatni ma wyższe maksimum niż bar poprzedni i jednocześnie niższe minimum niż bar poprzedni. Czyli można powiedzieć, że on niejako obejmuje bar poprzedni. Jak nazwiemy te układy, które notabene na rynku są doskonale znane, mało jest istotne. Istotne dla nas jest nie to, jak one się nazywają, ale to, czy któryś z tych układów daje przewagę statystyczną, czy nie. Takie pytanie wiele lat temu sobie zadałem i co się okazuje? Okazuje się, że analizując taki układ dwóch barów możemy znaleźć już pewne zależności, które działają na naszą korzyść. Tak jak mówiłem, test, który zrobiłem, działał w ten sposób. Brałem filtr, tak, na przykład w postaci układu wzrostowego i patrzyłem, co się dzieje z takim filtrem po jednej świecy, 5, 10. Notowałem wyniki i tak robiłem z wieloma układami. Tych układów było kilkadziesiąt tysięcy i sprawdzałem, jaki był wynik. Po czym robiłem to samo z drugim układem, czyli na przykład układem spadkowym i dokładnie takie same badanie wykonywałem. To samo robiłem z układem wewnętrznym, układem zewnętrznym. Jak Państwo myślicie, który układ pokazał zależności, dzięki którym można pokusić się o zarabianie? Tak jest, dokładnie tak. Domyślam się, że pytanie trochę było z mojej strony tendencyjne, więc odpowiedź łatwa. Układ, którym ja osobiście znalazłem zależności, które pozwalają mi wykorzystywać je na rynku, to jest układ wewnętrzny, którym dwa bary tworzą taki bardzo charakterystyczny przykład, czyli bar ostatni znajduje się w środku bara poprzedniego. Jego maksimum, definiując go matematycznie, musi być mniejsze lub równe w stosunku do bara poprzedniego i jednocześnie minimum musi być większe lub równe w stosunku do bara poprzedniego. No i teraz można zadać sobie pytanie, dlaczego taki układ, który nazywamy Inside Barem, ma działać? To jest bardzo ważna rzecz, dlatego że ilekroć próbuję odgaść czy poznać pewną rynkową prawidłowość, zawsze zadaję sobie takie pytanie, co powoduje, że ta prawidłowość działa? No, ta statystyka nie bierze się znikąd, tak? W związku z tym, dlaczego taka formacja ma działać? Tutaj Pan Arek napisał, Inside Bar to nic innego jak formacja trójkąta. Bardzo dobrze, tak, ewidentnie to jest przykład formacji trójkąta. No i teraz zadajmy sobie pytanie, dlaczego formacja trójkąta ma działać? Ok, jest to na pewno pewna forma konsolidacji, absolutnie tak. Idziemy dalej. Wiemy, że jest to forma trójkąta, wiemy, że jest to forma konsolidacji, ale cały czas co takiego ma być w tej konsolidacji, w tym trójkącie, że daje to statystycznie większe szanse zarabiania niż inne układy. Jak Państwo myślą? Tworzy się range ceny i wybicie. Tak, Pan Arek bardzo dobrze kombinuje. Co w związku z tym jest? Zawężenie rynku, tak. Możemy ustawić mały stop loss? Absolutnie tak, czyli możemy zarządzać łatwiej ryzykiem, na pewno. Ale tutaj potrzebna jest jeszcze jeden element. Ja zadam takie pytanie, dlaczego to wybicie, które jest po tej konsolidacji, ma być bardziej solidne niż jakiekolwiek inne wybicie na rynku? Pokazuje siłę rynku, ale to już jest nasza interpretacja. O, pan Rafał napisał bardzo ważne słowo pułapka. Panie Rafale, kto wpada w jaką pułapkę? Proszę, jakby pan mógł dosłownie w dwóch, trzech słowach to dopisać. Jak pan myśli, kto wpada w pułapkę? Ok, w zależności od pozycji, czyli... Załóżmy, że ktoś ma shorta. Już nie będę pana męczył, bo to trudne, ale dokładnie o to chodzi. Chodzi o to, że spójrzmy dokładnie na wykres, to będzie wtedy lepiej widoczne. Mamy tutaj przykład. Najpierw tu jest jeden insight, tu jest podwójny insight, wszystko jedno, które weźmiemy pod uwagę. To jest nic innego jak konsolidacja, czyli wiemy, że w ciągu w tym przypadku 3 dni ceny wahały się między ceną maksymalną 99,61, ceną minimalną 98,47. I teraz im dłużej się one wahają, tym dłużej, tym więcej jest czego? Tym więcej jest inwestorów na rynku, prawda? Bo pierwszego dnia są jacyś inwestorzy, którzy podjęli decyzję. Część z nich uznała, że rynek będzie rósł, więc otworzyli długie pozycje. Inni uznali, że rynek będzie spadał, więc otworzyli krótkie pozycje. Ponieważ rynek tak naprawdę ani specjalnie nie urósł, ani specjalnie nie spadł, no bo taka jest struktura konsolidacji, w związku z tym większość tych inwestorów ma swoje pozycje. Tak jest. Następnego dnia nowi się do tych inwestorów dołączają. No i teraz co się dzieje? Im więcej inwestorów na rynku, tym więcej ich zleceń. Bardzo dobrze. Każdy inwestor ma gdzieś ustawiony, czy to fizycznie, czy to mentalnie, swój próg bólu, po którym mówi: pomyliłem się, wychodzę z rynku. I teraz, jeżeli takie zlecenia są grupowane przez 1, 2, a czasami 3 dni, to w tym momencie tych zleceń jest dużo więcej niż w każdej innej sytuacji rynkowej. I właśnie te zlecenia powodują, że to wybicie daje większą prawdopodobieństwo sukcesu. Spójrzmy na konkretny przykład. Wyobraźmy sobie, że pan A w dniu pierwszym otworzył długą pozycję. W tym samym czasie pan B otworzył krótką pozycję. W związku z tym pan A, otwierając długą pozycję, będzie się bronił. Gdzie? No tutaj ma taki lokalny dołek, w związku z tym jest duża szansa, że gdzieś w okolicach tego lokalnego dołka postawi swoje zlecenie stop. Rynek następnego dnia się nie wybił, więc pan A cały czas jest w swojej pozycji. Ale następnego dnia do pana A i B dołączył pan C i D, którzy także mają swoje pozycje. Pan C także otworzył długą pozycję i także będzie bronił. Gdzie? No gdzieś poniżej tych dwóch dołków. Następnego dnia będą kolejni inwestorzy, którzy także będą mieli swoją długie pozycje. Wszyscy oni będą gdzieś na tych ekstremach lokalnych składali swoje zlecenia. Skoro wszyscy oni kupili, to jakie zlecenia będą złożone, żeby zamknąć wcześniejszą długą pozycję? Tak jest, będą to zlecenia sprzedaży. Dokładnie tak. Wszyscy oni będą sprzedawać, czyli w momencie, kiedy będą uciekać z tych pozycji, będą poprzez swoje zlecenia pchać rynek w dół. I te zlecenia nagromadzone w dużych ilościach powodują, że statystycznie taki układ, w którym ta konsolidacja przez jakiś dłuższy czas jest i funkcjonuje, a potem następuje wybicie, ma większe szanse sukcesu niż jakikolwiek inny układ, tak? Oczywiście, to jest nasza teoria. Teraz trzeba by tą teorię zweryfikować. Czy rzeczywiście złożone zlecenia powodują, że to wybicie będzie trwalsze? Na ile trwalsze? Takie pytanie zadałem sobie właśnie ładnych kilka lat temu i to jest odpowiedź, którą udało mi się uzyskać. Mianowicie, test, który zbudowałem, wygląda w ten sposób, że ilekroć na rynku pojawiał się Inside Bar, dowolny, to ja składałem dwa zlecenia. Jeżeli wybicie następowało z Inside Baru górą, to chciałem grać zgodnie z kierunkiem tego wybicia, czyli otwierać długą pozycję. Jeżeli następowało wybicie z Inside Baru dołem, to chciałem otwierać krótką pozycję. I patrzyłem, co się dzieje, jeżeli zamknąłbym tą swoją pozycję po jednym barze, po dwóch, po trzech, po czterech, po pięciu, czyli po z góry założonym okresie czasowym. I co się okazuje? Że na przestrzeni 10 lat, które przebadałem, na 70 kilku rynkach, które przebadałem, znalazłem ponad 27 tysięcy inside barów i te inside bary przyniosły stopę zwrotu 2617%. W jaki sposób liczyłem stopę zwrotu? Bardzo prosto. Jeżeli transakcja, którą otworzyłem, zamknąłem po jednym barze, czyli w tym konkretnym przypadku zamknąłbym tutaj, to liczę zysk. No to zapisuję zysk. Jeżeli w innym przypadku była strata, zapisuję stratę. Sumowałem wszystkie zyski, sumowałem wszystkie straty i na koniec popatrzyłem, jaki jest wynik końcowy w stosunku do maksymalnego drawdownu, czyli do maksymalnej straty, która się na przestrzeni tych testów zdarzyła. I to daje konkretny, mierzalny wynik. W tym przypadku 2617%. Czyli ewidentnie widzimy, że inside bar zamykany zaraz na koniec pierwszego bara daje ciekawe wyniki. Dobrze, sprawdźmy, czy działa w dłuższym czasie. Jeżeli byśmy zamykali po dwóch barach, to wynik byłby 1051%. Tak, czyli następuje wybicie tu, nie zamykam na koniec pierwszego, tylko czekam. Zamykam w tym przypadku tu, na koniec drugiego. Oczywiście sprawdzam, co się dzieje dalej. Gdybym zamknął na koniec trzeciego baru, wynik byłby plus 511%. Na koniec czwartego baru 159, na koniec piątego 284, na koniec dziesiątego 262, na koniec piętnastego 150, na koniec dwudziestego 76%. Co z takich wyników możemy wyciągnąć za wnioski? Tak jest, bardzo fajne Państwo rzucacie odpowiedzi. Czyli tak, po pierwsze możemy zbadać zasięg trendu, prawda? Może nie trendu, ale możemy zbadać zasięg ruchu. Na pewno tak. Ewidentnie widzimy, że Inside Bar nie jest formacją, która działa długo i bardzo skutecznie w długim czasie, tylko paradoksalnie działa bardzo skutecznie na krótką metę. Czyli najlepiej działa, jeżeli jest zamknięcie bardzo szybko, konkretnie na koniec pierwszego bara. Na koniec drugiego bara też działa dobrze, ale słabiej. Na koniec trzeciego bara działa też dobrze, ale słabiej. Natomiast począwszy od czwartego bara, idąc dalej, te wyniki za każdym razem są dodatnie i to świadczy o tym, że ta nasza tendencja jest trwała, ale zdecydowanie wyniki są słabsze. Tak? Czyli jeżeli byśmy chcieli podsumować te nasze spostrzeżenia, możemy powiedzieć, ok, statystycznie Inside Bar daje przewagę. Widzimy to jednoznacznie. Druga rzecz, którą możemy podsumować, możemy powiedzieć tak, statystycznie ta przewaga jest najsilniejsza w momencie, kiedy jesteśmy w pozycji krótko, konkretnie 1, 2 lub 3 bary. Im dłużej, tym ta przewaga statystycznie jest mniejsza. Ostatnia bardzo ważna rzecz, którą trzeba o której trzeba pamiętać. W testach, które wykonywałem, zostały pominięte poślizgi i zostały pominięte koszty transakcyjne. W związku z tym tutaj zyski są częste, ale tak jak widzimy tutaj na wykresie, bardzo często zamykając od razu na pierwszym barze, mamy te zyski nieduże. Jeżeli odejmiemy od tego bardzo dużego rezultatu koszty transakcyjne oraz ewentualne poślizgi, to okaże się, że realny rezultat będzie słabszy. W związku z tym w praktyce wcale rozwiązanie zamykania inside baru, wybicia z inside baru po jednym barze może nie być najlepsze. My tylko w ten sposób zweryfikowaliśmy pewną hipotezę. Hipotezę mówiącą o tym, że zgromadzone zlecenia wokół inside baru i ich wybicie przez dużych inwestorów powoduje pewną nierównowagę na rynku, która trwa statystycznie 3 bary. Czy do tej pory to jest dla Państwa jasne? Padły ważne pytania. Na jakim interwale są te wyniki? Te konkretne wyniki, czyli to, co tutaj pokazuję, dotyczą interwału D1. Ja oczywiście robiłem testy także na innych interwałach, natomiast te konkretne wyniki dotyczą interwału dziennego. Czy jeszcze? Co z lukami? Bardzo dobre pytanie. Tutaj przy tym założeniu, które badałem, nie było żadnych dodatkowych warunków. Czyli nie sprawdzałem, czy pojawiła się luka, czy się nie pojawiła. To jest oczywiście bardzo dobre pytanie, czy luka jest takim negatywnym filtrem, który pogarsza wynik inside baru, czy nie, i warto by to sprawdzić. Natomiast w tym przypadku żadnych dodatkowych warunków nie umieszczaliśmy. Chcieliśmy zbadać tylko i wyłącznie, czy działa sam czysty inside bar. Rynek przeskoczy nasze zlecenie proste. Oczywiście w momencie, kiedy jest luka, to my nie otworzymy tu, tylko otworzymy w tym miejscu, gdzie się pojawiła luka. I w momencie, kiedy ta luka jest, ten test jest cały czas miarodajny, bo on nie otworzy tu, tylko otworzy tu, gdzie było otwarcie i zamknie na koniec pierwszego bara. W związku z tym moment wejścia będzie pogorszony o wielkość luki, natomiast transakcja poza tym odbędzie się bez dalszych zmian. Kolejne pytanie. Wybicie traktuje Pan zawsze jako wyjście powyżej lub poniżej świecy inside, a nie ze świecy matki. Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Jak doskonale Państwo wiedzą, formacja inside baru opisywana jest szeroko w literaturze i olbrzymia większość literatury, którą spotykam, mówi tak, że należy wchodzić na wybicie świecy zewnętrznej, a nie wewnętrznej. I ja takie testy robiłem i co się okazuje, że jeżeli chodzi o przewagę wynikającą z tego, że ten sygnał niejako mamy podwójnie potwierdzony wybiciem tu i wybiciem tu, to oczywiście ewidentnie taka przewaga jest, ale ta przewaga jest nieznaczna w stosunku do kosztów, które ponosimy. Jakie koszty ponosimy? Ponosimy koszty dwojakiego rodzaju. Pierwszy koszt to taki. Wchodząc później, tracimy część potencjalnego zysku. I druga rzecz, wchodząc później, musimy mieć dłuższy stop loss, więc relacja zysku do straty nam się pogarsza. I w momencie, kiedy analizowałem takie wejście i takie wejście, z tych danych, które zbadałem, ewidentnie wejście wcześniejsze dawało lepsze rezultaty niż wejście późniejsze. W jaki sposób można to zinterpretować w sposób logiczny? Bardzo prosto. Mianowicie wiemy już o tym, że to, co jest elementem takim rozpoczynającym impuls, to uruchomienie zleceń obronnych znajdujących się w obrębie inside baru. Część zleceń jest tu, część zleceń jest tu. Teraz, w momencie, kiedy rynek wybije się tu, to najbliższe zlecenia obronne po tym wybiciu są tu. I teraz duzi gracze, nie wchodząc już dokładnie w szczegóły, po co to robią i jaki jest dokładny schemat, ale wiedzą o tym, że tu są zlecenia i, proszę mi tutaj zaufać na słowo trochę, są bardzo zainteresowani, żeby te zlecenia wykorzystać. W związku z tym, skoro doszli tu i wybyli te poziom czyszczenia stop lossów, to jest duże prawdopodobieństwo, że dojdą także tutaj. W związku z tym, wchodząc niejako z opóźnieniem na tym poziomie, tracimy część ruchu, a korzyści z tego płynące są nieduże. Więc ja zawsze rzeczywiście wchodzę na formację Inside Bar, na wybicie z bara wewnętrznego. Pani Jadwiga pyta, czy zamknięcie po pierwszym barze oznacza zamknięcie na H? Nie. Ten test, który przeprowadziłem, oznacza tylko i wyłącznie to, że zamykam na koniec kolejnych barów. Oczywiście to nie jest rozwiązanie, które na co dzień stosuję w realnym tradingu. Ten test przeprowadziłem tylko po to, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy moja statystyczna teoria dotycząca tego, że czyszczenie stop lossów przyczynia się do wybicia gwałtowniejszego i w związku z tym przewagi statystycznej na rynku działa, czy nie. Natomiast w praktyce oczywiście będę już ustawiał zlecenia take profit tam, gdzie to będzie wynikało z rynku, a nie będę czekał do końca bara, bo to nie ma sensu w czytaniu wykresu. Test miał tylko i wyłącznie zweryfikować tezę. Czy Inside Bar działa? I tą tezę w taki sposób jednoznaczny zweryfikował. A co to są za rynki? No, te rynki, o których ja mówię, to są najbardziej popularne rynki terminowe na świecie. Szczegóły mogą Państwo znaleźć w mojej książce. Natomiast mówiąc tak szybciutko, to tak, to są tak naprawdę wszystkie ważniejsze rynki z tych najbardziej znanych segmentów, czyli indeksy najważniejsze, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, Russell, DAX, Dow Jones europejski, jest także WIG20, cały rynek rolny, czyli pszenica, kukurydza, soja, mączka sojowa, Lean Hogs, Live Cattle, drewno, sok pomarańczowy, wszystkie tego typu rynki. Potem wszystkie rynki energetyczne, tak? Czyli ropa, benzyna, olej opałowy, co tam jeszcze mamy? Na pewno coś jest, uciekło mi. Kolejna grupa, metale, tak, czyli złoto, srebro, miedź, platyna. Kolejna grupa waluty i tutaj wszystkie ważniejsze waluty. I ostatnia grupa to instrumenty, nazwijmy to, z rynku finansowego, czyli obligacje, ewentualnie jakieś swapy. 70 kilka rynków, pamiętam dokładnie, chyba 76. No i są to bardzo ważne rynki, wszystkie regulowane. Ja z założenia działam na rynkach regulowanych, w związku z tym opieram się o notowania z tych giełd, na których dane rynki są notowane. Kolejne pytanie, zamykamy na close, a nie na high. To już odpowiedziałem. To close to nie jest po to, żeby zamknąć. Oczywiście zamykamy w dużo lepszych momentach. Chodzi tylko o to, żeby na podstawie czasu zweryfikować, czy Inside Bar działa i jeżeli tak, to jak długo. Natomiast w praktyce oczywiście zamykamy na ekstremach rynkowych, a nie na zamknięciu bara. Skąd różnica w procentach między zamknięciem czwartym i piątym? No to bardzo trudne pytanie. Powiem zupełnie najszczerzej, jak potrafię. Nie wiem, panie Robercie. Po prostu wygląda na to, że każdy kolejny bar to jest kolejna szansa rynku na to, żeby pójść w tą naszą stronę albo się cofnąć. No i ten rynek raz idzie w naszą stronę, tak, a potem bardziej się cofa. Natomiast dlaczego to się akurat między czwartym a piątym waha tak, między piątym a dziesiątym waha tak, tego nie wiem. Też to, co ważne, nie należy traktować tych danych w sposób, jakby to powiedzieć, taki automatyczny, to jest chyba najlepsze określenie. Nie chodzi mi o to, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, na jakim rynku, w jakiej perspektywie, jaki element najlepiej się sprawdzi, bo taki test moim zdaniem nie będzie miał wiarygodności statystycznej. Chodzi o znalezienie pewnej ogólnej zasady, która przy przebadaniu bardzo dużej ilości inside barów się sprawdza. I teraz, jeżeli my widzimy, że ten inside bar działa najlepiej na pierwszym, drugim, trzecim barze, to nie znaczy, że ja go będę z założenia zamykał, bo ja mogę także zbudować strategię w oparciu o podążanie za trendem, ale wiem, że wtedy do tego inside bara muszę dołożyć inne narzędzie, które mi pozwoli uzyskać statystyczną przewagę korzystania z tego trendu, tak? W związku z tym to jest odpowiedź na pytanie tylko i wyłącznie, czy inside bar działa tak, czy działa lepiej w długim czasie, czy w krótkim? Widzimy, że w krótkim. I trzecia rzecz, czy jest stabilny? Tak. Niezależnie od tego, jaką wybraliśmy długość testu, te zyski są. I w ten sposób interpretuję. Wejście było na knocie czy na korpusie? Zawsze interesują mnie ekstrema, bo tu są ustawione przede wszystkim zlecenia. Czyli wybicia z higha lub z lowa są tymi momentami, kiedy otwieramy pozycję. A stop loss. O stop lossie zaraz powiem za chwilkę. Co jest z webinarem? Co chwilę się rozłącza. Panie Tadeuszu, nie umiem Panu pomóc. Nie wiem, dlaczego się co chwilę rozłącza. Trudno mi powiedzieć. Czy będzie dostępne nagranie? Tak. Ten webinar jest nagrywany, będzie jak najbardziej dostępny, będą Państwo mogli go odsłuchać. Czy zauważył Pan, że Inside Bar działa lepiej na ważnych oporach i wsparciach, czy nie ma to znaczenia? Tak. W związku z tym przejdźmy do dalszej rzeczy. Bo tak, to co powiedzieliśmy, to odpowiedzieliśmy sobie, że Inside Bar da jakąś statystyczną przewagę, prawda? Ale nie powiedzieliśmy sobie, czy ta przewaga to jest w każdym inside barze, czy być może część inside barów jest lepszych od innych. I to jest kolejne pytanie, które sobie zadałem. Badając inside bary odpowiedziałem sobie, ok, no inside bar nie jest taki sam jak A, jak B. Te inside bary mogą się od siebie różnić. W jaki sposób mogę zastosować inne filtry, które by dzieliły inside bary na różne grupy? I tutaj dałem przykłady filtrów, które rzeczywiście albo przebadałem, albo uważałem, że są ciekawe i chciałbym przebadać, ale nie potrafię, bo czasami moje umiejętności programowania są niewystarczające. Oto, co zwróciło moją uwagę. Po pierwsze, rynek występowania. Ewidentnie widać, że są rynki, na których inside bary działają lepiej i są rynki, na których inside bary działają gorzej. O tym powiemy sobie za chwilkę. Potem perspektywa czasowa. Ewidentnie widać, że rynek działa lepiej w perspektywie czasowej jednej i gorzej w innej. Kolejna rzecz, którą możemy zastosować, filtr w postaci dnia tygodnia. Czyli czy lepiej, żeby inside bar się pojawił w poniedziałek, we wtorek czy w środę, a może w czwartek lub w piątek. Kolejna rzecz, o której godzinie taki inside bar występuje. W przypadku bara dziennego mam jeden bar, ale przecież możemy zastosować inside bara na barach półgodzinnych, godzinnych, 5-minutowych i godzina występowania może mieć istotne znaczenie. Czy dane, które na rynku mają być albo były przed chwilą, mają znaczenie? Czy trend, jaki panuje na rynku, ma znaczenie? Czy siła tego trendu ma znaczenie? Czy poziomy czyszczenia stop lossów mają znaczenie? Czy relacja zysku potencjalnego do straty wynikająca z tego, co rynek wyrysował, a nie z tego, co byśmy my chcieli, ma znaczenie? Czy zmienność występująca na rynku ma znaczenie? Czy być może miejsce na wykresie, o którym Państwo wspomnieli, ma znaczenie? Czy kierunek zamknięcia inside baru jest istotny? Czy odległość close od wybicia, czyli moment zamknięcia wewnętrznego bara, czy znajduje się daleko od potencjalnego wybicia, czy blisko, ma znaczenie? Czy sam układ wewnętrzny, jako tworzę w ramach inside baru kolejne bary, ma znaczenie? Czy wielkość inside baru ma znaczenie? Czy odległość inside baru do hakarosa, czyli do ekstremów w dotychczasowym trendzie, ma znaczenie? Czy ilość inside barów ma znaczenie? Czy może połączenie z innymi formacjami? A niektórzy mogą chcieć połączyć jeszcze ze wskaźnikami, czego ja osobiście nie robię ze względu na to, że jestem skoncentrowany na price action. Jak Państwo widzicie, tych filtrów można zastosować bardzo dużo. To są tylko propozycje. Ja ze względu na ograniczony czas nie będę w stanie omówić wiele, natomiast chciałbym się skoncentrować na kilku i opowiedzieć bardziej szczegółowo, żeby pokazać pewien tok analizy takiego filtru w momencie, kiedy się pojawia. Powiedzieliśmy sobie, że to, co ewidentnie może mieć znaczenie, to rynek. No i zrobiłem taki test polegający na tym, że każdy inside bar zmierzyłem osobno w zależności od tego, na jakim rynku występuje. Czyli znalazłem wszystkie inside bary na rynku soku pomarańczowego, benzyny, czy eurodolara, czy jakimkolwiek innym, który mierzyłem i badałem znowu, jak się zachowuje inside bar po jednym dniu, po 5 i po 10 dniach na tym konkretnym rynku, który mnie interesuje. I to się okazało, że ewidentnie są rynki, które działają bardzo dobrze i ewidentnie są rynki, które działają bardzo słabo. I to kilka przykładów rynków. Przy czym ważniejsze od tego, jakie są konkretne cyfry, jest to, żebyśmy spróbowali, przyglądając się tym rynkom, odpowiedzieć sobie na pytanie, co łączy te rynki. Bo ja nie jestem zwolennikiem, żebyśmy teraz tylko tradowali na soku pomarańczowym, bo on daje najwyższą stopę zwrotu, ale bardziej odpowiedzieli sobie, dlaczego te rynki mają działać lepiej od tych rynków. No i właśnie, jeżeli spojrzymy na wyniki i zobaczymy, że w tych wynikach dobrych, tak, czyli tych rynkach, które zachowują się ponadprzeciętnie, mamy sok pomarańczowy, mamy benzynę, mamy indeks zmienności, mamy dolara do jena, mamy WIG20, mamy złoto, mamy srebro. Jak Państwo myślą, co jest wspólnym elementem? Jakie to są rynki? Waluta bazowa jest dolar. No prawie zawsze, nie zawsze, no bo w WIG-20 nie jest tą walutą bazową dolar. Pan Marek powiedział surowce. Dobrze, idziemy w dobrą stronę, ale nie tylko, no bo przecież tutaj jest WIG-20, który surowcem nie jest. Jest Volatility Index. Pan Łukasz powiedział silnie trendowe. No właśnie. Ja myślę, że to jest klucz tematu, czyli ewidentnie na rynku, mówiąc o rynku mam na myśli szeroki rynek kapitałowy, są instrumenty, które są ze sobą silnie skorelowane i wtedy o silne wybicia i silne trendy trudno. Takim typowym przykładem jest EuroCHF, tak? Dwie waluty z podobnego podwórka i w sytuacjach, kiedy nie ma jakichś ekstremów pod tytułem Bank Szwajcarii przestaje bronić swojego kursu, to zachowanie tego rynku jest takie, że zmienność na nim jest bardzo nieduża i te trendy nie są silne. Tak? Fundamenty tych obu instrumentów są ze sobą ściśle powiązane, są podobne. Kolejna rzecz. Dolar, funt. Kolejna waluta, która owszem wybija się mocniej niż euro, funt, ale także można zobaczyć sporo korelacji. Kolejna rzecz, Dow czy mini S&P 500, czyli dwa indeksy, które tak naprawdę przedstawiają nic innego jak zachowanie w tym przypadku 30, a w tym przypadku 500 spółek. No i wiadomo, że jeżeli mamy poruszyć czymś, co składa się z 500 drobnych elementów, to jest to dużo trudniejsze niż poruszenie sokiem pomarańczowym, który jest po prostu sam w sobie jeden. Tak? I jeżeli taka podaż, czy popyt na sok pomarańczowy, czy cokolwiek, co z tym sokiem pomarańczowym jest związane, typu, nie wiem, susza albo jakiś kataklizm się pojawi na rynku, to w tym momencie zachowanie takiego instrumentu będzie dużo bardziej gwałtowne. I w momencie, kiedy na te rynki się w ten sposób spojrzymy, to ewidentnie wychodzi nam prosta zależność. Inside Bar działa na rynkach, które statystycznie, historycznie mają dużą zmienność. Tak? Czyli tam, gdzie zmiany są gwałtowne, mocne, tam Inside Bar będzie działał dobrze. Tam, gdzie wybicia są trudne, często negowane, jest dużo fałszywych wybić, dużo manipulacji, dużo instrument jest ze sobą jeden z drugim powiązany, tam ten instrument będzie działał dużo słabiej. Proszę zwrócić uwagę, że te wyniki są tutaj w każdym z tych przypadków na dużym minusie. To jest minus 98%, minus 95%, minus 85% i minus 83%. Innymi słowy, dla mnie z tego płynie prosty schemat. Jeżeli chcę tradeować na Inside Barze, to warto, żebym szukał rynku, na którym statystycznie, historycznie jest duża zmienność i czekał na moment pojawienia się Inside Bara. Idziemy dalej. Mamy pierwszy filtr. Zastanówmy się, co można do tego filtru dołożyć. No, taką naturalną konsekwencją, którą można zastosować, to odpowiedzieć na pytanie, w jakiej perspektywie czasowej używać Inside Barów, prawda? Może w D1, a może na weekly, a może nawet na miesięcznej, a może na M5. Dokładnie taki test zrobiłem, czyli to, co zrobiłem, to... tu mamy. To podzieliłem Inside Bary ze względu na perspektywę czasową, w której występują. Czyli wziąłem wszystkie Inside Bary w perspektywie dziennej. Potem pogrupowałem i wziąłem wszystkie Inside Bary na wszystkich rynkach, ale w perspektywie tygodniowej, miesięcznej. H4, H1, M30. W przypadku perspektyw wysokich było to ostatnie 10 lat, w przypadku perspektyw niskich był to krótszy czas, ze względu na to, że ilość Inside Barów występujących była tak duża, że nie byłbym w stanie za ostatnie 10 lat ich ogarnąć. I co się okazuje? Okazuje się, że tutaj znowu znajdujemy dość charakterystyczną zależność. Jeżeli badamy test na wybicie Inside Bara i zamknięcie po 5 barach, to ewidentnie najlepszy wynik osiąga perspektywa dzienna. W momencie, kiedy badałem to zamknięcie po jednym barze czy po 10 barach, także wynik był najlepszy w perspektywie dziennej. W każdym filtrze nie był uwzględniany koszt transakcyjny. Koszt transakcyjny przeze mnie jest uwzględniany w momencie, kiedy tworzę ostateczny kształt trading planu i wtedy oczywiście te koszty transakcyjne muszą się znaleźć. Wiem, że jeżeli moje zyski są nieduże, czyli działam albo w niskiej perspektywie, albo zamykam szybko transakcję, szybko z niej wychodzę, to wtedy koszty transakcyjne mają duże znaczenie, bo po prostu mają większy procentowy udział w całej transakcji, a jeżeli z kolei działam w wyższych perspektywach lub dłużej, to wtedy te koszty są mniejsze. Tak? I o tym absolutnie trzeba zawsze pamiętać. Natomiast na podstawie, znaczy w momencie badania filtrów te koszty przeze mnie za każdym razem były pominięte. Dokładnie tak. Pan Mateusz napisał, że im niższa perspektywa, tym gorsze wyniki. I to widzimy, mimo tego, że nie są brane pod uwagę koszty transakcyjne, ale widzimy także w drugą stronę, że paradoksalnie wysoka bardzo perspektywa, czyli miesięczna, wcale nie daje bardzo dobrych rezultatów. No i teraz tak, znowu zadajmy sobie fundamentalne pytanie. Dlaczego niby tak ma być? Co takiego odróżnia perspektywę dzienną od innej perspektywy, że ona daje konsekwentnie najlepsze wyniki, jeżeli chodzi o stosowanie Inside Bara? Jak Państwo myślicie? Proszę pomyśleć tak metodą spojrzenia ze swojej perspektywy. Na co ja patrzę? Na jakie perspektywy patrzę? Pan Arek napisał, zmienność dzienna jest silniejsza niż innych timeframe'ów i bardziej istotna. No właśnie, no, czy silniejsza, to w zależności od czego porównujemy. Na pewno jest wyższa niż na H4, H1, ale niższa niż tygodniowa czy miesięczna. Natomiast to, co ma znaczenie, to pamiętajmy o tym, te złożone zlecenie. No i teraz tak, jeżeli spojrzymy na perspektywę M30 versus perspektywa dzienna, czy H1 versus perspektywa dzienna, gdzie będzie więcej złożonych zleceń? W oparciu o perspektywę intradayową czy o perspektywę dzienną? Tak jest. Perspektywa dzienna praktycznie towarzyszy każdemu z nas. Nawet jeżeli jesteśmy day traderami, to chcemy wiedzieć, jak wygląda bar dzienny, bo ma to dla nas znaczenie, prawda? W związku z tym te bary dzienne oglądają praktycznie, jeżeli nie wszyscy, to prawie wszyscy, tak? Im niżej, tym inwestorów jest mniej. W związku z tym istotność danej formacji także jest mniejsza. I to tłumaczy, dlaczego te formacje bardzo niskie działają zdecydowanie słabo. No dobrze, a co z wyższymi? Czy mniej inwestorów? Na pewno troszkę mniej. Natomiast powiem szczerze, nie do końca wiem, dlaczego nie działa. Mam na to swoją interpretację, czy ona jest prawdziwa, czy nie, trudno mi powiedzieć. To, co uważam, że w przypadku perspektywy tygodniowej i miesięcznej działa na niekorzyść, to pamiętajmy o tym, że my tutaj dość szybko możemy wyjść, więc nasze straty, jeżeli rynek pójdzie w naszą, nie w naszą stronę, są w miarę ograniczone. Tutaj te straty są dużo większe. Czyli paradoksalnie nie chodzi o to, ile zarabiamy, ale chodzi o to, że straty wynikające z błędnych decyzji na perspektywie tygodniowej i miesięcznej są bardziej dotkliwe niż na niższych perspektywach. Czyli innymi słowy, ten mianownik, przez który dzielimy, jest większy, a przez to wynik jest gorszy. Niezależnie od tego, jaką interpretację do tego znajdziemy, ewidentnie widać, i to niezależnie, czy wychodzimy po pierwszym barze, po piątym czy po dziesiątym, że ta perspektywa dzienna jest perspektywą, gdzie Inside Bar najlepiej funkcjonuje. No dobrze, to mamy perspektywę jako jedna rzecz, rynek występowania jako druga. Co możemy zastosować jako trzecia rzecz? Możemy zastosować każdy filtr, natomiast to, do czego tutaj bym zachęcał, to do przyjrzenia się temu, co ja osobiście bardzo lubię i w co głęboko wierzę, zmienności panującej na rynku. Czyli odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Inside Bar działa każdy tak samo, czy wielkość Inside Baru ma znaczenie, czyli czy duży Inside Bar będzie działał lepiej, a może gorzej. Sposobów mierzenia wielkości Inside Barów jest kilka. Ja osobiście w książce przetestowałem dwa rozwiązania. Zaraz pokażę jedno i drugie i powiem, jakie wnioski z tego płyną. Pierwsza rzecz, najprostsza, jaką sobie można wyobrazić, to taka, że mierzymy wielkości barów w stosunku do barów poprzednich. To nie jest mój pomysł, wymyślał to już dawno, dawno temu Larry Williams, stworzył koncepcję Narrow Range, takie dwie formacje, jedna się nazywała Inside Bar Narrow Range 4, druga Narrow Range 7. Obie koncepcje opierają się na tym samym, czyli badamy wielkość ostatniego bara, w tym przypadku szukamy oczywiście Inside Bara, wielkość ostatniego bara i porównujemy ją do barów poprzednich. I mówimy sobie na przykład, Inside Bar jest mały wtedy, kiedy ten bar, czyli ostatni bar, jest najmniejszym na przykład spośród ostatnich czterech barów. Czyli porównuję tego do bara numer 2, wielkość, czyli innymi słowy, od high odejmuję low, otrzymuję jakąś wartość, jakąś wielkość tego bara. Robię to samo tutaj, to samo tu, to samo tu. Jeżeli ostatni bar jest mniejszy od bara poprzedniego, jeżeli ostatni bar jest mniejszy od bara jeden wcześniej. Jeżeli ostatni bar jest mniejszy od tego sprzed 4 barów, to w tym momencie mówimy, że mamy do czynienia z małym barem. I w tym momencie, ponieważ jest to mały bar i inside bar, to mamy do czynienia z małym inside barem. To jest jedna koncepcja. Drugą koncepcją, którą osobiście sam wykorzystuję i jakoś zbadałem, to jest nic innego jak zbadanie wielkości tego bara wewnętrznego versus albo panująca na rynku zmienność, albo w stosunku do bara zewnętrznego. I teraz, niezależnie od tego, w jaki sposób zostały dokonane mierzenia, czy to był pierwszy sposób, drugi czy trzeci, wyniki za każdym razem praktycznie są bardzo podobne. Czyli jeżeli spojrzymy na test, w którym podzieliliśmy inside bara na małego, bardzo małego, mały w tym przypadku, nie pamiętam, którą wersję wziąłem tutaj, pewnie wziąłem wersję taką, że mały inside bar to jest 1/3 wielkości bara zewnętrznego, bardzo mały to jest mniejszy niż 1/3 wielkości bara zewnętrznego, a mały to jest między 1/3 a 2/3 bara zewnętrznego. Tak? W obu przypadkach widzimy, że mały inside bar i bardzo mały inside bar osiągają zdecydowanie lepsze wyniki niż każdy inside bar. I znowu, zadajmy sobie fundamentalne pytanie. Dlaczego mały inside bar miałby działać lepiej niż duży inside bar? Tu odpowiedź jest w sumie dość prosta. To już dawno doświadczeni inwestorzy się zajmowali badaniem zmienności. Tutaj Larry Williams dużo włożył w to wkładu i wniosek, który można wysnuć z tego, jest taki, że rynek często działa w taki sposób, że trudno nam ustalić, czy będzie szedł dalej w górę, czy będzie szedł dalej w dół. Natomiast zmienność na rynku panująca okazuje się, że działa w bardzo podobny sposób i ten sposób jest dość często powtarzalny. Ja zaraz to pokażę. Uruchamiam sobie ATR, czyli najprostszy wskaźnik mierzący zmienność na rynku. Zawsze stosuję ATR z 20. Co możemy powiedzieć? Mianowicie po okresie niskiej zmienności przychodzi okres wysokiej zmienności. Po okresie wysokiej zmienności przychodzi okres niskiej zmienności. Po okresie niskiej zmienności okres wysokiej zmienności, niska zmienność, wysoka zmienność i tak dalej. W związku z tym, skoro inside bar sam w sobie jest charakterystyczny dla małej zmienności i dodatkowo mały inside bar jest charakterystyczny dla bardzo małej zmienności, to szansa na to, że ta zmienność urośnie, jest większa niż statystyka 50%. A to oznacza, że to wybicie, jeżeli będzie nie fałszywe, tylko od razu mocne, powinno być mocniejsze niż statystyczne wybicie ze statystycznego inside baru. I znowu, nie ma znaczenia, czy zastosujemy mierzenie małego inside baru pierwszą, drugą czy trzecią metodą. Tu pan Marek jeszcze bardzo ważną rzecz do tego dodał, mianowicie w momencie, kiedy mamy do czynienia z małym inside barem, możemy zastosować mały stop loss. W związku z tym relacja naszego zysku do stop lossa automatycznie jest lepsza, a co przez to idzie, wartość oczekiwana takiej transakcji będzie, wiadomo, wyższa. No i teraz tak, w momencie, kiedy odkryjemy 1, 2, 3 filtry, które działają, w momencie, kiedy złożymy jako całość, spójną całość, to okazuje się, że zaczyna działać efekt synergii. Tak? Czyli odpadają transakcje, które są gorsze jakościowo, zostają te lepsze, drawdowny stają się mniejsze, a zyski większe. To najlepiej pokazuje przykład tutaj. Wybraliśmy sobie jeden z rynków, które uznaliśmy, że są tymi rynkami mocno wybijającymi się. Wybraliśmy konkretną perspektywę, czyli perspektywę, która daje ponadprzeciętne rezultaty i wybraliśmy konkretny inside bar, mały inside bar. W efekcie końcowym krzywa kapitału, którą uzyskaliśmy, znacząco się wygładziła, ilość transakcji stratnych spadła, a przez to nasz trading stał się bardziej zyskowny i, to co bardzo ważne, łatwiejszy do realizowania nasz trading plan. Czy do tego, co do tej pory mówiłem, mają Państwo pytania? Czyli mały inside bar z dużym wolumenem to dobry znak. Znaczy generalnie inside barowi zawsze towarzyszy mały wolumen. Czyli jeżeli Pan porówna wolumen dużego bara i inside bara, to zawsze wolumen na inside barze będzie mniejszy. Ale jeżeli Pan porówna wolumeny w ramach inside barów i wybierze te wolumeny, te inside bary, gdzie ten wolumen jest większy, na pewno to będzie działało dobrze. Dlaczego inside bar jest miejscem, gdzie wolumen jest mniejszy niż na innych barach? Dlatego, że my jesteśmy w momencie wąskiej konsolidacji i w naturalny sposób inwestorzy bardziej czekają, mniej jest zawieranych transakcji. Te transakcje są zawierane w momencie, kiedy następuje odpalenie stop lossów, a nie w momencie, kiedy to budowanie samego inside baru następuje. Czyli ten wolumen najlepiej widać w momencie, kiedy następuje wybicie z inside baru, a nie w momencie, kiedy inside bar się buduje. Tak, dojdziemy do stop lossu, zaraz o tym powiem, żeby nie przedłużać. Tak, tak, będę na pewno o tym mówił. Padło pytanie, czy dużo inside barów występuje na fali trzeciej. Od Pana Marka. Panie Marku, trudno mi powiedzieć, bo to bym musiał powiedzieć, czy ono występuje więcej czy mniej versus inne fale. Tego nie wiem, takiego badania nie robiłem. To co robiłem, to robiłem badania, czy miejsce występowania na wykresie ma znaczenie i ewidentnie tak. Ewidentnie ma znaczenie, w którym miejscu występuje inside bar i tutaj zachęcam Państwa do tego, żeby potraktować ten webinar nie jako gotowca, który gotowcem nie jest, ale jako pewną koncepcję, którą Państwo mogą sobie w dowolny sposób rozwijać zgodnie ze swoimi potrzebami i zgodnie ze swoimi narzędziami używanymi. Tak? Tutaj padło pytanie, na którym haju wchodzę. Panie Pawle, powtórzę. Wchodzę na wybicie z bara wewnętrznego. Ostatni bar, wewnętrzny bar i jego maksimum i minimum to jest ten moment aktywacji inside bara dla mnie. No i przejdźmy w takim razie do stop lossów, bo to jest dla Państwa bardzo ważne. Ja stop lossy i analizę ryzyka też bardzo dużo testowałem ze względu na ograniczony czas, no nie jestem w stanie o tym wszystkim powiedzieć. Natomiast ewidentnie, jeżeli tak jednym zdaniem miałbym podsumować, ewidentnie dla mnie płynie jedna prosta zależność. Im krótszy stop loss, tym lepsze efekty strategii. Co to oznacza w praktyce? Najdłuższy stop loss, jaki stosuję w przypadku inside bara i dłuższych nie stosuję nigdy, już tutaj powiększę, żeby pokazać, to stosuję stop loss, który znajduje się po drugiej stronie bara wewnętrznego. Czyli jeżeli następuje wybicie dołem, tak jak w tym przypadku, to mój stop loss będzie zawsze po drugiej stronie bara. Ktoś może zapytać, dlaczego nie po drugiej stronie całej formacji? Dlatego, że ja wiem, że inside bar działa krótko, tak? Czyli jeżeli nastąpi wybicie tu i rynek pójdzie w drugą stronę, wyczyści tego stop lossa i pójdzie dalej, to okazuje się, że szansa na to, żeby z tego wyszła dobra transakcja, znacząco, ale to znacząco spada. Ja nie chcę mieć racji. Racje są dla tych, którzy szukają racji. Ja chcę zarabiać pieniądze. Wiem, że w momencie, kiedy rynek wybija Inside Bara w jedną stronę, zajmuje pozycję i wybija z drugiej strony, to to nie jest dla mnie dobra sytuacja. Ja szukam dokładnie takich wybić jak tu, czyli wybić, które są gwałtowne, jednoznaczne, gdzie nie następuje cofnięcie, bo taka jest natura Inside Bara, że on się nie powinien cofać do środka. Jeżeli takie cofnięcie do środka następuje, świadczy to o słabości i teraz próba za wszelką cenę bronienia tego nie ma sensu. Druga strona Inside Bara w zupełności wystarczy, natomiast jeżeli ktoś jest odważny, jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do krótkich stop lossów, można te stop lossy jeszcze bardziej skrócić, czyli na przykład wziąć połowę bara albo w oparciu o zmienność, albo sytuacja ekstremalna tylko dla naprawdę takich, którzy potrafią bardzo krótko i szybko uciekać z rynku, czyli ponad barem pracującym. W momencie wybicia szukam ekstremum bara pracującego i ustawiam nad barem pracującym. Czy można powiedzieć, że Inside Bar w trendzie jest potwierdzeniem jego kierunku? Nie, tak bym nie powiedział. Panie Jadwigo, na pewno trend jest dużo mocniejszym narzędziem niż Inside Bar. To, co bym powiedział, to jeżeli wybicie z Inside Baru następuje w kierunku trendu, to ten Inside Bar nam pomoże w krótkim czasie pójść w stronę trendu, a potem trend będzie działał na naszą korzyść. Tak? Czyli to, że jest Inside Bar, nie oznacza, że trend jest silniejszy, natomiast to, że jest Inside Bar, oznacza, że możemy łatwiej wejść w ten trend, a potem trend, w związku z tym, że jest wyznaczony, powinien nam dać możliwość przesuwania się dalej. I tutaj jedna bardzo ważna uwaga, jeżeli chodzi o trend. Mianowicie przygotowałem dla Państwa slajd, czy trend wspiera naszą otwartą pozycję. Co do zasady w długim terminie absolutnie tak, ale uwaga, jeżeli otwieramy Inside Bara i zamykamy go już po pierwszym barze, czyli gramy krótko na Inside Barze, to zwróćcie Państwo uwagę, że w tym przypadku trend pogarsza wyniki. Zadałem sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź na tak postawione pytanie jest w sumie dość prosta. Mianowicie Inside Bar jest bardzo skuteczny w krótkim terminie i teraz stosując dodatkowy filtr w postaci średniej, jakiegokolwiek innego narzędzia filtru trendu, duża część transakcji nam ucieka, a transakcje z Inside Bara wybite w krótkim czasie dają dobre rezultaty, więc ucieka nam więcej transakcji dobrych niż ucieka więcej złych. Dlatego jeżeli chcemy grać Inside Bara krótko, to proponuję grać go wybiciowo, czyli niezależnie od trendu. Natomiast jeżeli ktoś chce grać go długo, czyli powyżej 3 barów długość, to w tym momencie absolutnie tak, warto go połączyć z trendem i wtedy to będzie bardzo dobrze współdziałało. Na koniec ostatnia moja propozycja, to co z moich doświadczeń działa także dobrze, to filtr w postaci wielokrotności Inside Barów. Czyli Inside Bary działają dobrze, ale jeżeli znajdziemy na rynku Inside Bar podwójny albo wielokrotny, to one dodatkowo wzmacniają nasz układ. Przy czym Inside Bar wielokrotny dla danych dziennych występuje tak rzadko, że nie opłaca się na niego czekać, czyli potrójny lub większy naprawdę występuje na jednym rynku raz na kilka lat. Dlatego w tym przypadku warto skorzystać z podwójnego Inside Bara. Jest to dobrze znana formacja Shark 32, które jak ci z Państwa, którzy ją stosują doskonale wiedzą, działa skutecznie. Ale uwaga, Inside Bar wielokrotny sprawdza się bardzo dobrze na danych dziennych. W przypadku instrumentów, w przypadku timeframe'ów w niskim interwale ta wielokrotność Inside Bara już nie działa tak dobrze. Na koniec pozostała nam ostatnia kwestia, kwestia ustawienia realizacji zysku. Gdzie można realizować zysk w przypadku Inside Baru? No, mamy kilka opcji. Możemy grać go długo. Jeżeli gramy go długo, to zdecydowanie rekomenduję użycia z jakimkolwiek narzędziem, które Państwo używają na co dzień, podążania za trendem. Każdy trailing stop, do którego są Państwo przekonani, będzie z takim inside barem działał dobrze i w takim przypadku koniecznie także dodatkowym filtrem, który musi uzupełniać nasz inside bar, jest filtr w postaci wyznaczenia trendu. Jeżeli gramy krótko, to wtedy idealnym rozwiązaniem jest przyglądanie się wykresowi i szukania ekstremów lokalnych, czyli pierwszym miejscem, gdzie można zajmować, wychodzić z pozycji, są ekstrema samego inside baru. Tak? Jeżeli mój stop loss jest krótki, to wyjście na ekstremach, w tym przypadku to by było za szybko, ale często, o tutaj to widzimy, tak? Od ekstremum do maksimum poprzedniego bara jest całkiem spora przestrzeń. Jeżeli mój stop loss jest krótki, to już w tym momencie mogę wychodzić. Kolejne take profity, które warto by realizować, to wszystkie ekstrema lokalne, czyli lokalne szczyty, lokalne dołki. Tak? No i pamiętajmy o tym, im dłużej jesteśmy w inside barze, tym jego siła oddziaływania jest słabsza. Więc jeżeli zakładamy, że chcemy grać wybiciowo, to starajmy się, żeby realizować te zyski nie na bardzo odległych ekstremach, tylko pierwszym lub drugim, żeby inside bar był w stanie dojść w to miejsce w ciągu optymalnie nie więcej niż 3 barów. Powoli zbliżamy się do końca. Czy na koniec chcieliby Państwo jeszcze o coś dopytać, co się pojawia, a co nie zostało przeze mnie ujęte? Padło pytanie, czy inside bara podwójnego gramy na wybicie z ostatniej czy z drugiej świeczki. Zawsze, niezależnie od tego, z ilu barów składa się inside bar, gram na wybicie z tej najbardziej wewnętrznej, tak? Czyli najmniejszej, dokładnie tak. W przypadku podwójnego będzie to z ostatniej, w przypadku potrójnego także z ostatniej. Tu się nic nie zmienia. Bardzo ważne pytanie padło ze strony pana Marka. Inside bar może zadziałać 2 razy w ciągu dnia. Tak, może nastąpić wybicie w jedną stronę i w drugą stronę. Jeżeli następuje wybicie w jedną stronę i taki inside bar nie zadziałał, a ja w niego wszedłem, to ja już w drugą stronę nie wchodzę. Czyli na jednego inside bara próbuję tylko raz. Wyjątek, jedyny wyjątek od tej reguły stanowi sytuacja, w której chcę grać długo w inside bara zgodnie z trendem, nastąpiło fałszywe wybicie przeciwko trendowi, w którym ja nie wszedłem, i potem wybicie zgodnie z trendem i ja niejako jestem pierwszy raz w tej transakcji. Jeżeli natomiast gram wybiciowo i pierwsze wybicie było fałszywe, to w drugie już nigdy nie wchodzę, bo dla mnie w tym momencie siła tego inside baru jest po prostu mniejsza. Czy będzie nagrane to webinar? Tak, będzie nagrane webinar. I drugie pytanie, czy jest to zawarte w Pana książce? Tak, książka jest dużo bardziej obszerna. No, siłą rzeczy to, co jest napisane w książce, jest bardziej obszerne. Książka składa się z 3 części. W pierwszej opisuję dokładnie działanie inside bara i to jest to, o czym dzisiaj powiedziałem. W drugiej części opisuję bardzo dokładnie filtry, które Państwu dzisiaj pokrótce przedstawiłem. Każdy filtr jest opisany z perspektywy krótkiej działania, czyli z perspektywy wybicia, efektu wybicia po pierwszym barze, po 5. barze i po 10. barze. I na końcu są przedstawione gotowe strategie wynikające ze złożenia kilku filtrów w jedną całość. Tak, taka jest zawartość książki. Pan Arek pyta, czy można kilka zdań na temat inside baru, wartości ATR i wielkości stop lossa? Tak. Jeżeli mówimy o wielkość stop lossa, to ja powtórzę, krótkie i bardzo krótkie. W związku z tym, jeżeli chcemy użyć ATR-u, to w tym momencie ma to sens tylko wtedy, kiedy ten ATR będzie znacząco poniżej jedności. Jeżeli używamy jednego ATR-u, to on jest w przybliżeniu wielkości 1 bara. W związku z tym tutaj się specjalnie nie różni jak ustawienie go po drugiej stronie. Biorąc pod uwagę, że inside bar jest małym barem, to najprawdopodobniej druga strona inside bara będzie krótszym stop lossem niż 1 ATR. Dlatego jakie stop lossy stosuję? Im krótszy, tym lepszy, ale z uwagą na to, że ja jestem gotowy na to, żeby mnie wyrzucało, bo im krótszy, tym będzie więcej fałszywych wybić, tak? Dlatego Myślę, że takie bezpieczne rozwiązanie, gdzie mamy konsensus między jakością a dobrą relacją, to jest między 0,5 a 0,25. Jeżeli ktoś się nie boi, że go non-stop wyrzuca, ale poluje na jeden długi ruch, gdzie może dostać relację 10:1 i więcej, to wtedy może nawet stosować krótszy ATR, 0,2, a w sytuacjach skrajnych nawet 1/10 ATR. Ale to już jest bardzo trudny trading, nie zachęcam, chociaż z punktu widzenia matematycznego na pewno bardzo zyskowny. Gdzie szukać nagrania? To już jest pytanie do Pana Łukasza i ja niestety nie umiem odpowiedzieć. Zostanie to nagrane przeze mnie, przekazanie Pana Łukaszowi i no, pewnie Państwo lepiej wiedzą ode mnie, gdzie to jest umieszczone, a jeżeli są wątpliwości, to proszę po prostu bezpośrednio maila z tym pytaniem do Pana Łukasza i on na pewno odpowie. Czy była próba automatyzacji strategii? To bardzo dobre pytanie. Panie Ryszardzie, ja jestem zwolennikiem tradingu uznaniowego. Ktoś może pytać, to po co w ogóle robić testy? Testy są mi potrzebne po to, żebym ja nabrał pewności siebie, żebym ja wiedział, że statystyka jest po mojej stronie i potrafił przetrwać okres drawdownów, kiedy te transakcje jedna za drugą nie idą tak, jakbym chciał. Natomiast ja, czytając wykres na bieżąco, jestem w stanie wyczytać więcej, niż jestem w stanie zaprogramować, w związku z tym nie robię automatów, ale tak, uważam, że automaty w oparciu o Inside Bar jak najbardziej można stworzyć, jeżeli ktoś się czuje tutaj kompetentny i oprócz tego dobrze się czuje z automatami, to myślę, że to będzie dobrze współdziałało. Gdzie można kupić książkę? Książkę można kupić na stronie maklerskiej, maklerska.pl, tytuł książki Inside Bar, jak zostać mistrzem jednej techniki, no i tam wszystkie informacje Państwo uzyskają. Gdyby ktoś chciał uzyskać jakiekolwiek informacje ode mnie o czymś, co nie zostało powiedziane, to proszę pisać bezpośrednio na mój e-mail maciej.goliński@tradingeducators.pl. Taki jest e-mail do mnie. Proszę, żebyście sobie Państwo zapisali, ci z Państwa, którzy mają ochotę skontaktować się ze mną. Na koniec, podsumowując nasz dzisiejszy webinar, chciałbym zachęcić do pewnej strategii działania na rynku. Mianowicie ja głęboko wierzę, że to, co płaci na rynku, to jeżeli zostajemy specjalistą w swojej dziedzinie. Drugoplanowe znaczenie ma, czy ta dziedzina jest taka, czy inna. Dużo ważniejsze jest, że my konsekwentnie tą swoją specjalizację budujemy. W związku z tym zachęcam do tego, żeby wybrać może nie jeden rynek, jeżeli w perspektywie dziennej, ale kilka rynków, wybrać jedną perspektywę dzienną, wybrać jeden sposób wejścia, 1, 2, 3 filtry, po czym uczyć się tego sposobu tradowania, patrzeć, co mi działa, co nie działa i zadawać sobie zawsze pytanie, dlaczego te transakcje zakończyły się zyskiem, dlaczego te transakcje zakończyły się stratą, jaki jest filtr pozytywny, który działa, a jaki jest filtr negatywny, który działa. To, co mnie najbardziej nauczyło na rynkach, to sytuacje, w których coś mi ewidentnie nie wychodziło, szukałem jakiegoś rozwiązania, szukałem, nie znajdowałem i w pewnym momencie dochodziła taka eureka, zaraz, a skoro to tak fatalnie działa, to może trzeba zastosować na odwrót, niż do tej pory myślałem. I bardzo często powstają ciekawe pomysły na nowe strategie, na nowe filtry, w momencie, kiedy właśnie przyglądamy się bardzo uważnie temu, co dobrze już znamy. I do takiego patrzenia na rynek zachęcam. Przyglądania się temu, co dobrze znam i pogłębiania tej swojej wiedzy poprzez nieustanne zadawanie sobie pytań, dlaczego to działa, dlaczego nie. Bardzo Państwu dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie, za poświęcony czas. Tutaj widzę, że się pojawiają pytania jeszcze odnośnie książki i tytułu, więc jeszcze raz powtarzam. Inside Bar, jak zostać mistrzem jednej techniki. Maklerska.pl to jest miejsce, gdzie można znaleźć tą książkę. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. I co? Pozostaje mi życzyć wielu udanych transakcji, przede wszystkim cierpliwości i konsekwencji w budowaniu planu i jego realizacji. Dobranoc i miłego wieczoru.